Dzień dobry, moim gościem dzisiaj jest profesor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pan Ireneusz Krzemiński. Dzień dobry, tak, panie jest profesor profesorze. Emeryt, powinieneś dodać. Tak? Nie, nawet nie, po pierwsze nie wiedziałem, po drugie jak wiedział, to i tak bym nie powiedział. A, no trudno. To od kiedy jesteś emeryt? No już teraz mi nawet nie dali zająć, bo pieniędzy nie ma. Tak? Ofiara budżetu. No tak, to jest po prostu tak, że chyba te dotacje nawet nie zmalały, ale one się fizycznie zmniejszyły o 1/3 pewnie kosztów, które wzrosły, prawda? No sposób, w jaki się traktuje naukę w Polsce generalnie, a teraz to już jest dramatyczna sytuacja. Znaczy teraz to i przedwczoraj, zanim będzie znowu dobrze, tak? No nie wiem, jak z tym dobrze było, bo jakoś też najlepiej nie było wcześniej. Panie profesorze, co się dzieje teraz? W co gra władza, która niby już jej nie ma, niby odchodzi, a wciąż jest? No moim zdaniem psuje wszystko, co może, a przede wszystkim, jak to wszyscy mówią, chcą się nachapać, prawda? No, rekordy bije takiego zdemoralizowanego, obrzydliwego czynownika, mój dawny kolega, niejaki minister Gliński, no bo on tutaj załatwił jakieś... On był też na socjologii. Chyba no tak, co więcej był... szefem Stowarzyszenia Socjologów. Tak, no. Nawet był wybrany 2 razy. No trzeci raz Górzyń nie wybrał, bo już zrobił się bardzo pisowski, ale w każdym bądź razie to chyba było największa nagroda, jaką człowiek może zdobyć, taka społeczna. Widać mu władza prawdziwa, taka bardziej imponowała. No i on teraz właśnie ćwiczy. Ja myślę, że to jest też taki obraz kompletnej demoralizacji tej władzy, takiego moralnego, takiej moralnej nicości tej władzy. I myślę, że to będzie pan, też brane pod uwagę pan, przez że dominuje właśnie ten czynnik merkantylny? Moim zdaniem merkantylny, tak? A ten merkantylny ma swój wymiar oczywiście, ponieważ ten zawsze szafujący wartościami Jarosław Kaczyński to od początku wolnej Polski umiał sobie zachować tutaj, jakby powiedzieć, materialne zaplecze, które pozwalało mu przetrwać tej partii, która przegrywała, inne znikały, a on trwał dalej ze swoimi ludźmi przez te przetrwalniki, prawda? W końcu jego partia była jedyna, która nie wzięła tam gazety, tak jak wszystkie inne partie. Wzięła największą gazetę i ale tygodnik. No tak, gazeta z niewiele wynikła, ale Ziemia i Zakłady, prawda, wynikły i mamy teraz, prawda, te dwie wieże, co miały powstać i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest takie konstruowanie w tej chwili takiego zaplecza finansowego na przetrwanie przez długie lata. Przez 8 lat? No myślę, że oni też robili od początku. To złodziejstwo jest widoczne od początku, no ale tak jeszcze nie było tak bezczelne, tak jawne, tak powiedziałbym wredne. A myśli pan, że Kaczyński dał zielone światło, światło złodziejom na zasadzie, że żołnierze się muszą, przepraszam, nakraść i nażreć? Czy właśnie budujemy dalej potęgę finansową na przyszłość? Moim zdaniem to jest jedno i drugie oczywiście, prawda? Bo oni się, za przeproszeniem, nażrą, jak pan powiedział, ale to będzie oznaczało, że oni, będzie im się przypominało, od kogo dostali te pieniądze i że są zobowiązani do takich lub innych datków, prawda? Zresztą to obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 2 lat bezustannie. No, mnie się wydaje, że tutaj ten cały taki amoralizm działania Kaczyńskiego, to, że właściwie wszystko jest instrumentalne. Wszystko jest instrumentalne do osiągnięcia celu, prawda? Cel uświęca środki. To po prostu pozory jakiejkolwiek wartości, które wyznaczają funkcjonowanie polityki, u niego nie istnieje. A czy myśli pan, i myślę, że to o tym się powinno mówić. Tak, ale mówimy o złym PiSie, pazernych PiSowcach, nihilizmie Kaczyńskiego i to wszystko, wydaje mi się, nawet jeśli jest prawdziwe, to jest chyba wskazuje na dość banalny kawałek analizy. A czy w tym wszystkim można wyczytać jakiś sens planu politycznego? No moim zdaniem można, no można, bo jeżeli założymy, że jednak tutaj buduje się takie zaplecze finansowe, buduje się wobec tego taką armię ludzi, dla których ta identyfikacja
z własną partią, z wodzem, z tymi zasobami finansowymi jest bardzo istotna, to oni później podniosą głowę, prawda? Będą mieli zaplecze do tego, żeby tutaj walczyć i żeby wrócić do władzy. A Tak nie jest sobie to to przede wyobrażam. wszystkim budowa mitu politycznego, ukradli nam zwycięstwo, byliśmy partią numer jeden To i i znowu dlatego, będziemy tak, i ofiarą. dlatego robi to, co robi Gliński, prawda, z tym tam. To się jedno drugie nie wyklucza, ale ja nie Nie, jakoś przekreślam ja widzę pazerność. budowanie tego mitu jako kiepsko chyba nie wychodzi. Bardzo kiepsko to Tak wychodzi. samo myśleliśmy o Smoleńskim, a zanim się zorientowaliśmy, to już był ogromny. No nie, to zupełnie inaczej jednak wyglądało, dlatego że im się udało uruchomić właściwie bardzo szybko cały ruch społeczny, prawdziwy ruch społeczny. I on się początkowo składał z całej masy ludzi, którzy wcale nie wierzyli, przynajmniej do końca nie wierzyli w cały ten zamach smoleński, ale jak weszli w te tryby wspólnoty, tych miesięcznic, oczywiście to się zmieniło i powstał wielki ruch społeczny, i tamta władza to kompletnie Czyli zlekceważyła. jakkolwiek to dla nas było niestrawne, to z punktu widzenia Kaczyńskiego to miało sens i Ale był w tym głęboki zamysł. oczywiście i bardzo skuteczny, jak się okazało, prawda? Później te Czy chodziło o miesięcznice. zatrucie atmosfery, czy że tak powiem, zdelegalizowanie moralne oponentów? No, zdemoralizowanie, no tak, oczywiście, ale to też przy ich własnym udziale. Ja zresztą zrobiłem takie badania chyba w 2012 roku z moimi studentami. One są opublikowane w takim poznańskim piśmie, takim antropologiczno-naukowym, tak bym powiedział. No i tam bardzo dobrze wynikało z nich, że właściwie od początku bardzo był włączony w to kościół, działacze kościelni, prawda? Tworzyli taki wspólny front z PiS-em. No, mam całą kolekcję zdjęć z tym, że Tusk ma tutaj krew na rękach. Komorowski, prawda? To było przekręcenie nazwiska prezydenta Komorowskiego. I druga strona nic nie robiła. Druga strona nic nie robiła przeciwko temu, Czy prawda? teraz będziemy mieć I to prawdziwą jest, to. poza tym mamy tego szaleńca, którego agenturalna działalność, moim zdaniem, jest Antek, tak? dosyć, tak, Macierewicza, która jest dosyć jednak udowodniona przez, prawda, Piątka. I co? I właściwie też nie było przeciwdziałania. Ten robił jakieś absurdalne konferencje. Ja zresztą usiłowałem zrobić taką konferencję, nawet przekonałem mojego kolegę Marka Ziółkowskiego, który był wówczas wicemarszałkiem Senatu, do tego, żeby zrobić taką konferencję z samych uczonych, prawda? Że to była inicjatywa uczonych w Senacie, których było wtedy bardzo dużo. Oni nawet byli chętni, a później nic z tego nie wynikło, bo nie było takiej woli politycznej. To był wielki błąd, no i tego skutki mamy do dzisiaj. I co, to teraz będzie prawdziwa, totalna opozycja, myśli pan? No, będzie wyjątkowo wredna ta opozycja, ale ja nie wierzę, przynajmniej z tego, co ja w tej chwili obserwuję, to się nie da zbudować jakkolwiek takiego Dlaczego się mitu nie o da? tym ukradzionym. No, nie wiem dlaczego, dlatego że się nie daje. No, po prostu się Jak nie ludzie by daje na chcieli zwyczajnym wierzyć? świecie. Nie, ja myślę, Fakt, że że po stracą prostu. instrument pod tytułem TVP, instrument ogólnomasowego Po pierwsze, głupiania, prawda? instrument TVP już od pewnego czasu był taki, powiedziałbym, podwójnie działający, prawda? No, w książce Sadury i Sierakowskiego tam jest bardzo ładnie pokazane, jaki odsetek, prawda, zwolenników PiS oglądających TVP jednocześnie oglądało TVN i zwłaszcza To raz, a dwa są TVN24, tacy, którzy prawda? przekonują, że właśnie przegięcie TVP było jednym z głównych powodów No takiego tak, ja myślę, zwycięstwa że opozycji. to się po prostu jakby nie zakorzenia w ludziach. I myślę, że jeżeli będziemy teraz mieli do czynienia z takim prawdziwą, dobrą akcją tego nowego rządu, tej dawnej opozycji, która będzie w dodatku działała w porozumieniu z obywatelami, na co chciałbym bardzo zwrócić uwagę, to wówczas i teraz to rozliczenie wydaje mi się tutaj bardzo istotne, żeby było Do rozliczenia za chwilę. publiczne, żeby było otwarte, żeby było wszystko na jasnych zasadach przeprowadzone i wtedy się okaże, że te nawet już przyklejone, trzymane rękami bielmo
wielu zwolenników PiS-u, ono zacznie odpadać, ono zacznie się kruszyć. I Coś, na to nie ma przeciwwagi co w według ustawie. pana socjologa stało się w Polsce 15 października? No, to się wydarzyło kilka rzeczy naraz. Po I pierwsze, jakby pan, że tak powiem, rzucił ten dzień i to zdarzenie na jakieś tło historyczne przełomów, które mieliśmy w dawnych 10 dekadach? ja chcę powiedzieć, że od początku rządów PiS-u mieliśmy do czynienia w gruncie rzeczy z masowymi protestami. Po pierwsze był Śmiem polemizować ja, jako ich uczestnik. proszę bardzo, Ile ale razy widziałem jak byłeś garstkę ludzi. uczestnik, to jaka garstka ludzi była? Ja pamiętam co najmniej dwie manifestacje KOD-u w Warszawie, które musiały mieć ze 100 tysięcy ludzi po prostu. A jak nie ze 100, to może to Mówimy o 80 pierwszym tysięcy. roku, tak, ale potem Oczywiście. zaczynało A wszystko topnieć. później oczywiście ten kod się sam załatwił, prawda? I to jest tutaj ciekawe, jakby też zbadać, co tam się właściwie stało, na ile tam takie partyjne myślenie wzięło górę, na ile tam były palce maczane przez te służby specjalne, tych psychopatycznych zarządców polskich służb specjalnych, typu Kamiński i tak dalej. I to jest następne. Później były protesty przeciwko, prawda, zmianach w Sądzie Najwyższym, i one były bardzo liczne, również inne od tych kodów, bo ten kod był właściwie taką manifestacją ludzi Solidarności przede wszystkim. A tu już się pojawili ludzie młodzi, tu już były dwudziestoparolatki, trzydziestoparolatki, sam byłem na takich demonstracjach i bardzo byłem z tego zadowolony. Z tego nic nigdy nie wychodziło. Później mieliśmy no, te czarne parasolki, które były jednak wielkim sukcesem, prawda? I wielką mobilizacją społeczną, która jednak powstrzymała wówczas decyzje dotyczące aborcji. A Na później jakiś mieliśmy, na czas, jakiś nie? czas oczywiście, później mieliśmy coś, co było moim zdaniem absolutnie niezwykłym wydarzeniem. Mamy środek pandemii. Tacy faceci, takie koleżanki jak moje, oczywiście wszyscy jesteśmy przerażeni tą pandemią, nikt nie będzie latał po mieście. Więc mamy do czynienia z manifestacją młodych ludzi, ale to były dziesiątki, to były setki tysięcy ludzi wszędzie, w całej Polsce. I oczywiście znowu poczucie klęski, nic się nie udało, nic z tego nie będzie. I właściwie w takiej atmosferze, no i co z tego, takiego, no jeszcze to załamanie gospodarcze, które przyszło później niż myśleliśmy, że przyjdzie, ale to wszystko przez te machinacje i gierki takie, powiedziałbym, ekonomiczno-polityczne PiS-u. Załamanie, inflacja. Już dobrze, nie będziemy wnikać przy przyczyny, prawda? I poczucie, które ja tak wyczuwałem jeszcze rok temu, prawda, na początku roku tego, takie poczucie beznadziejności, a jednocześnie absolutne przekonanie ogromnej części społeczeństwa, że to jest nie do wytrzymania dłużej żyć z tym PiS-em, Czy prawda? właśnie, czy PiS przegrał, Czyli to bo ludzie było. nie wytrzymali tego Nie, no i poziomu? te spektakle później, które zaczęły się odbywać, prawda, które były no po prostu no, koszmarne. Poza tym, no ta kampania była oczywiście kampanią, która była niezwykle perfidnie przygotowana. Ona była Ale tylko, głupia była też no, jednoznacznie. no ja bym powiedział, że do końca głupia nie była, No, bo jej zadaniem Niemcy, było Tusk, Niemcy i nie mamy jego, nic do powiedzenia to na końcu, ludziom. ale jej podstawowym zadaniem było podtrzymanie tego żelaznego elektoratu PiS-u, prawda? I o to tutaj głównie chodziło, bo on się już i tak skruszył, prawda? No to też dzięki no, różnym zbiegom okoliczności, dzięki opatrzności, mogę powiedzieć, prawda? Bo na przykład ilość mieszkańców wsi, która i to w regionach, gdzie głosowano na PiS, nawet teraz, jeżeli głosowano w większości, to i tak w znacznie mniejszym stopniu niż to było na poprzednich wyborach, i z kręgów PiS-u są największe przepływy do innych partii w tych różnych właśnie PiS-owskich regionach. A więc Czyli nawet posypała się wieś. lud pisowski nawet Tak, nie ale wytrzymał. no nie, oczywiście, A no co po z tym, tego co się stało, tsunami? z tego, co się stało z tym zbożem, z tymi. No, ale proszę, jak ta polityka się wiąże tutaj z tymi machinacjami finansowymi? Przecież to zboże z Ukrainy, które niekontrolowane przepływa, są jakieś firmy, które je skupują, które je sprzedają. No przecież
To moim zdaniem to było bardzo łatwo uchwycić, tego nikt nie uchwytał. To, co to są za firmy? Do tej pory nie wiemy, prawda? To nie były takie byle jakie przypadkowe A firmy. co z tego całego tak uważam, PiSu nam zostanie? I zostanie z nami być może na długo? Moim zdaniem. Poza wspomnieniami. Moim zdaniem pozostanie nam zła pamięć. To jest jednak bardzo istotna sprawa. Ona będzie też uświadamiała ludziom, jak trzeba o pewne sprawy dbać. Bo teraz wracając jeszcze do kwestii tych wyborów i co się później stało. I mamy wiosnę i na wiosnę wyniki badań wskazują, że i mamy zdecydowany spadek poparcia dla PiS-u w sondażach, w badaniach sondażowych, chociaż on jest dalej dosyć wysoki, prawda? To 1/3 tam gdzieś ciągle się utrzymuje, ale spadki są bardzo duże, ale co więcej, następuje aktywizacja tych środowisk, które w ogóle albo się wycofywały, nie zabierały głosu, one teraz mówią, nie podoba nam się ten PiS, prawda? I ja uważam, że wydarzyło się coś niezwykłego, jakby te złe doświadczenia, to, że nam się nie udało, to rozgoryczenie, no pamiętam rozmowy ze studentami po złamaniu tego wielkiego protestu, prawda? Oni byli tak rozgoryczeni, jak ja mówię, tutaj musimy, demokracja zależy od tego, jak będą działali obywatele. Nie będzie, nie ma takich ograniczników w konstytucji, ani gdziekolwiek, które nie mogą być złamane, chyba że obywatele powiedzą nie. A oni mówili mi wtedy tak, no panie profesorze, co pan tu mówi, tyle tysięcy ludzi, tyle ludzi nas było, tyle razy chodziliśmy po tych ulicach, demonstrowaliśmy, co i nic. No to trzeba chodzić dłużej, więcej i walić głową. Ale to się przełamało. I jakoś z wiosną tego roku to się zaczęło bardzo zmieniać. I to, co zauważyłem i co mnie zachwyciło, i to gdzieś właściwie tak od sierpnia, niesłychanie zmobilizowały się właśnie grupki młodzieży. Nie tylko młodych kobiet, które też bardzo tutaj były aktywne, ale w ogóle grupki młodych ludzi. Ci, którzy jeszcze byli studentami, którzy byli już po studiach, ja mam tutaj swoją własną teorię, że jednak te protesty w tym covidowym okresie, po tym wyroku, czy tam po czymś tym tego Trybunału tej Przełęckiej, prawda, już nie będę kalumniami rzucał, dobrze, opanuję się, to właściwie moim zdaniem powinno tam powstać takie pokolenie. Pokolenie analogiczne do pokolenia marcowego, pokolenia 76 roku, takie pokolenie polityczne. I mam takie wrażenie, że ta nagle rosnąca aktywność tych młodych ludzi, tych grupek młodych ludzi, tych NGO-sów, które wcześniej były, które nagle zaczęły działać aktywnie, obywatelsko, albo powstawało wtedy mnóstwo takich inicjatyw, ja nie wiem, co się w tym internecie nazywa, tu platformy, strony, śmego, owego, prawda, wystąpienia, ten YouTube, ten TikTok tam cały, gdzie tutaj właśnie jakaś organizacja, nawet miała 3 osoby, to ona występowała. Głosujcie, kobiety, głosujcie koniecznie, bo musicie iść na wybory. Do młodych, żeby oni poszli na wybory, nie możemy sobie pozwolić na takie odebranie nam praw obywatelskich. Czyli daliśmy niespodziewanie w jakimś sensie, zdaliśmy egzamin. Tak, no i tutaj wydaje mi się, że ta aktywizacja tego społeczeństwa obywatelskiego była naprawdę zaskakująca. Ale uciekł pan od odpowiedzi na pytanie, co poza złą pamięcią nam zostanie? No nie wiem, ja powiem tak, pozostaną na pewno pewne bardzo istotne sprawy do załatwienia, przede wszystkim to załamanie gospodarcze, to odkręcanie tego, co się wydarzyło, rozbicie, zniszczenie instytucji, prawda? I teraz odbudowa tych instytucji, to od razu powinno być myślenie o tym, jakie odbudowywać, nie takie jak były, prawda? One muszą być już od razu ulepszone. I to jest bardzo istotna kwestia, ale dlaczego się czepiam tego elementu obywatelskiego? Ponieważ moim zdaniem sukces tych nowych władz będzie zależał od tego, w jakim stopniu one będą pokorne wobec obywateli, dzięki którym oni zdobyli tę władzę. Jak ta pokora miałaby się wyrazić? Ma polegać po prostu na czymś zwyczajnym. Ma polegać na prawdziwej debacie społecznej, na słuchaniu ludzi, na braniu pod uwagę ich głosu, na przykład, wie pan, na liczeniu się z ich taki potrzebami i tak dalej. O pomyśle, który jest na poważnie konsultowany, że każdy poseł raz w miesiącu ma otwarte takie na żywo, ale też internetowe spotkanie z wyborcami, żeby zinstytucjonalizować tę debatę,
No ja napisałem coś takiego w Rzeczypospolitej jakiś miesiąc temu mój artykuł, gdzie wymyśliłem, że powinno się to zinstytucjonalizować. Na przykład część tego grantu na partię powinna być uzależniona od aktywności posłów w ich miejscu wyborców, z lokalnymi wyborcami. I nie chodzi o to, żeby oni byli w biurze i tam by przychodzili część biednych ludzi, część jakichś głupich tam przychodzi, prawda, i coś tam od nich chce, osobiste sprawy. To mają być rzeczywiste spotkania z lokalnymi społecznościami na konkretne tematy, żeby ludzie mogli powiedzieć, czego my chcemy, co nam się będzie podobało, czego my potrzebujemy, co nam się nie podoba i tak dalej, prawda? I to jest właściwie, gdyby to zinstytucjonalizować w postaci takich komitetów, czy jak to tam nazwać, rad jakichś tam, no nie wiem, przy starostwach, czy czymś innym, no to wtedy właściwie można byłoby to uczynić pewnym elementem, no takim A instytucjonalnym. myśli pan, że Tusk da radę? Nie mam pojęcia, dlatego że teraz nie mam takich bliskich kontaktów z panem premierem, ale podziwiam go niesłychanie za tę pracę, którą wykonał. Pierwsze 2 lata to trwa, ten eksodus po Polsce, i to był genialny pomysł, najlepszy pomysł, jaki mógł zrobić, aby odbudować swoją pozycję, aby odbudować obraz siebie, tak potwornie zachlastany przez tych łobuzów, mafijną łobuzerię pisowską. I to zrobił z ogromnym poświęceniem. Ten wkład pracy jest po prostu widoczny na jego twarzy A przecież, jakby pan prawda? miał. I mam nadzieję, że również jego pobyt w Europie zmienił też jego nastawienia i że właśnie on będzie teraz wyczulony na to, że myślenie partyjne nie może być takim partyjniactwem, które opisał w dramatyczny sposób, no, mój nieżyjący przyjaciel Paweł Śpiewak w swoim tekście, który wszyscy uznali, że to taki niemal jego testament sprzed kilku miesięcy, tylko że otworzy tę partię właśnie na kontakt z ludźmi, na informowanie wcześniejsze ludzi na przykład, co też dla mnie bardzo istotnym elementem, że rząd pracuje nad takimi i takimi ustawami i proszę bardzo, my wiemy o tym, wobec tego możemy się wypowiadać, możemy nawet, nie wiem, pisać do premiera, do rządu, mieć propozycje, żądać spotkań, dyskusji i tak dalej, prawda? Taka sfera informacyjna w polskiej Mówi polityce nie pan, że istniała. ostatnio pan się z Tuskiem nie spotykał, a gdyby Ale pan tutaj, można się spotkać nawet na chodniku, czasem wychodzi klatkę obok, co by pan mu doradził na no właśnie herbacie? powiedziałam mu to, co teraz mówię. Musisz pilnować tego, aby być z ludźmi. Jego spotkania były po prostu czasami zachwycającą rozmową z ludźmi, bo on zawsze miał taką niezwykłą umiejętność słuchania, co się do niego mówi. I słuchania ze zrozumieniem, no później to różnie z skutkami tego słuchania wynikało, ale on rzeczywiście chciał zrozumieć, co kto mówi, dlaczego to mówi, miał swój stosunek do tego, co kto mówi. To była rzeczywiście zawsze rozmowa. A jakby pan I przecież te rozmowy z tymi tłumami to były rzeczywiste rozmowy przecież, prawda? robił tę depisizację? Na co pan by zwracał uwagę? W jakim tempie, jak ostro, jak mocno by pan poszedł, jak głęboko? Pierwsze, już jest pewna praca dokonana przez sędziów, przez prawników, na przykład w bibliotece Fundacji imienia Batorego istnieją teksty, które są no, prawie gotowymi projektami ustaw, prawda? To jest pierwsza kwestia. A więc znowu ten element obywatelski. Mamy te stowarzyszenia sędziów, to stowarzyszenie no, wyjątkowo odważnych ludzi, czyli tych prokuratorów, którzy powinni być tutaj podmiotem do rozważań. No i też mamy no, wybitnych prawników, których stanowisko jest jednoznaczne w obronie demokracji, konstytucji i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. I oni powinni tutaj grać pierwsze skrzypce, a nie myślenie partyjne. Po drugie, wydaje mi się, że i tu jest pewien problem, ponieważ wydaje mi się, że komisje śledcze, sejmowe, to jest oczywiście bardzo dobry punkt wyjścia do akcji prawnej, po prostu do działania prokuratury, sądów, sędziów i tak dalej. Ale mnie się wydaje, że można pomyśleć też o takich komisjach obywatelskich, takie, które mogłyby działać, no nie aż na takiej zasadzie jak komisje śledcze, że tutaj pod, prawda, karą się tam przychodzi na te przesłuchania, ale też również na poziomie lokalnym, które
powinny rozważyć coś, co być może nie będzie podlegało bezpośrednio, co nie leży bezpośrednio w literach prawa, prawda? Ale o to prawo się ociera. Jest właściwie takim policzkiem rzuconym w praworządność, w uczciwość i tak dalej, prawda? Te wszystkie machinacje, które no, formalnie na przykład są spełnione w porządku, a wszystkie są właściwie policzkiem wymierzonym w nas albo po prostu złodziejskim sięgnięciem do naszej kasy. Co by pan zrobił z TVP? Oglądał pan w ogóle? TVP, ja uważam, że powinno się po prostu, no nie wiem, ja dostałem od Janka Dworaka projekt, ale nie zdążyłem go przeczytać jeszcze, jakichś zmian. Ja bym szedł tutaj też no, bardzo daleko, dlatego że ta telewizja, chociaż przypominam sobie, że przed objęciem władzy przez PiS, to sam miałem takie doświadczenie w TVP Info, gdzie tam byłem na jakiejś rozmowie i zaraz za mną występowali jacyś nacjonaliści. Ja bym był wściekły, mówiłem wtedy chyba do Janka Dorowskiego, no wiesz co, to już teraz takich faszystów tu wpuszczacie do tej telewizji? Więc to była telewizja, która była bardzo otwarta, była bardzo różnorodna jednak. No, zrobiono z niej coś, co bym po prostu w tej chwili zlikwidował ten TVP Info, bo nie można tego zreformować. Stworzyć nową jakiś nowy program telewizyjny. Ale myślę też, że znowu, ja bym dążył do tego, żeby stworzyć taką radę albo taki komitet, który byłby znowu komitetem obywatelskim. No nie wiem, jak go tam ulokować, bo studiowałem teraz te BBC, które niby wszyscy jeździli jak w 89 roku do tej Anglii, oglądali te BBC, a później wymyślili coś zupełnie innego. Tak, oczywiście. Bo jednak wydaje mi się, że ta Krajowa Rada Radia i Telewizji wyszło wyznaczana. BBC na końcu. Tak. Wyznaczana partyjnie jest po prostu wielkim nieporozumieniem, prawda? Nie chcę powiedzieć, że Sejm, czy Senat, czy Prezydent nie powinni mieć jakiegoś udziału w tym wyborze. Owszem, ale nie jako jedyni aktorzy, którzy będą to wskazywać. Ja sobie wymyśliłem taką komisję, która byłaby wybierana znowu w jawnych pewnych wyborach, tylko nie wiem jeszcze, jak to zrobić najprościej. Przez środowiska dziennikarskie, kulturalne, pisarskie, może naukowe, z tym najgorzej, bo tych naukowców strasznie dużo, nie wszyscy mądrzy. Tacy, i są no, także glińscy wśród was. No właśnie, tak. Ale na przykład coś takiego jak SDP, takie jest stowarzyszenie, no, Związek Polskich Pisarzy, prawda? A już nawet ZLP niech to będzie tam, jak Pen Club, prawda? No tego rodzaju kulturalne i kultowe wręcz stowarzyszenia. Żeby one wyznaczały, czy też może zgłaszały swoich członków, później taka lista i później można byłoby zresztą zrobić w różny sposób to głosowanie. Można sobie wyobrazić takie głosowanie ogólnopolskie przecież. To nie jest w tej chwili taka wielka sztuka z powodu internetu, prawda? A myśli pan, że... Gdzie na przykład oczywiście nie tacy aktorzy niż ta, która została tym ministrem kultury, jest podobno drugą kadencją posłanką, nie wiedział, ile posłów ma Sejm. To dzisiaj rano z Radia Z właśnie zobaczyłem, prawda? Tylko no, wybitnych uczonych, wybitnych publicystów, wybitnych no, ludzi pióra, którzy są zaangażowani, no, prawda? No, cała Polska zna Agnieszkę Holland teraz, prawda? Tego typu bo są osoby i uważam, że ta rada powinna być zresztą może kilkudziesięcioosobowa nawet, która powinna mieć funkcje nie tylko takie, no powinna mieć jakieś takie funkcje, które pozwalałyby na jej wpływ na kształtowanie, czy przynajmniej monitorowanie Krajowej Rady Radiofonii. A jakby pan zresetował umysły przez 8 lat infekowane kłamstwem, manipulacją, insynuacjami? No, nie sądzę, żeby to było aż takie trudne, jeżeli będziemy mieli do czynienia z tym, o czym powiedziałem. Z tym współpracą systemu politycznego, partii politycznych z ludźmi. Z braniem pod uwagę formułowanych postulatów. Czy myśli pan, że ci wszyscy przekonani, że teraz rządzą drugie, Niemcy, a Tusk to Niemiec, to im przejdzie? Da się wyleczyć ich z tego? Moim zdaniem da się wyleczyć, a poza tym do tego będzie właśnie konieczne to, co powiedziałem o owym rozliczeniu. To musi się odbyć naprawdę. To musi być coś, co będzie zrobione bardzo legalnie,
bardzo jasno, bardzo otwarcie to, co ludzie będą mogli oglądać, ale też procesy, które mogą, powinny powstać, one też powinny być oparte też na pewnych przesłankach, które powinno się sformułować politycznych, prawda? One powinny być też no, zgodnie ze sztuką prawa, ze wszystkimi, jakby to powiedzieć, gadżetami prawnymi dokonane, ale w sposób bezwzględny, dążący do celu, czyli do wydania wyroków po A prostu. co z kościołem, żeby się to nie zamieniało, nie zamieniło pisowski fanatyzm Arebur, że to jest wojna z kościołem? No, Kościół jest w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że przyczynił się do tego, z czym rzekomo walczył, czyli z tą europejską sekularyzacją. Prawda? Jak patrzę tutaj na pana tych tutaj operatorów, to oni pewnie do kościoła w ogóle nie chodzą. No nie wiem, może Nie pójdą. chodzą? No może tam Nie. pójdą na Boże Narodzenie z babcią. Jednogłośnie No, stwierdzę, może pójdą z ja to się, babcią na Boże ja Narodzenie. to się śmieję, że jak byłem na mszy, bo na Boże Narodzenie, to się śmiałem, że dobrze, że był chrzest dziecka, bo inaczej byłbym najmłodszy. No więc to jest wielka klęska oczywiście i to ma też nie tylko pozytywne, ale negatywne konsekwencje, rzecz jasna. No ale po prostu nie ma w tej chwili żadnego sposobu, jak to zrobić, poza tym, o czym chciałbym przy okazji wspomnieć, o tym Kongresie Katoliczek i Katolików, który jest jednak pewnym wielkim dziełem społecznym. Ono już tak dobiega swojego końca, ma pewne postulaty dotyczące rekonstrukcji Kościoła, prawda? Czy I mówi pan, że znowu wierni po prostu wracamy. powinni Tak, wziąć Kościół sprawy w swoje to nie ręce? jest tylko kler i to nie jest tak, jeżeli się odwołamy do dokumentów Soboru Watykańskiego II, to tam rola świeckich, rola wspólnoty wierzących jest naprawdę bardzo daleko idąca i bardzo wyraźnie zarysowana. W Polsce to w ogóle ona nie To istnieje, pan mówi prawda? jako członek tej wspólnoty. No, mówię jako członek, no chodzę do kościoła, do Dominikanu, bo gdzie indziej to źle znoszę po prostu te msze i to, co tam się wygaduje. No i to jest właściwie no, pewien bardzo ważny problem, natomiast tutaj moim zdaniem absolutnie w sposób znowu jasny, no, zresztą Hołownia to już nie wiem, z rok temu sformułował taką listę, w jaki sposób ma być. Tę listę zapamiętałem, bo była pierwsza tak wyraźnie pokazana, w jaki sposób ma państwo być niezależne od kościoła. Pewnie tam można było przeformułować różne rzeczy, dodać, ale moim zdaniem to jest w tej chwili absolutnie też koniecznością. To zresztą wyjdzie na zdrowie kościołowi jako prawdziwej wspólnocie wierzących. Przed nami trójskok wyborczy, samorządowe, europejskie. Kogo by pan widział jako najlepszego, nie wiadomo czy zwycięskiego, to wyborcy decydują, ale najlepszego kandydata z tej strony dzisiaj, jeszcze przez moment opozycyjnego na prezydenta? No nie wiem, czy ja powinienem cokolwiek na ten temat mówić. Do tej prezydentury jest jednak jeszcze Na 2 lata, to lata. szybko minie. No, minie szybko, ale to, co się może po drodze wydarzyć, to ho, W sensie, że wszyscy pożrą się za dużo kandydatów? ho. No przypominam, że w ostatnich wyborach to też ich było chyba z 10 czy iluś, nie? Tam zawsze jest A taka myśli grupka. pan, że Tusk jako polityk jest spełniony, czy spróbuje ruszyć po ten ostatni puchar, którego jeszcze nie ma? Ja nie wiem. Jak wiem, po co miał być prezydentem. On już był prezydentem Europy, co wydaje mi się jednak bez porównania ważniejszym i ciekawszym wydarzeniem, również dla Polski. Wrócimy w końcu do tej właściwej hierarchii wydarzeń minionych, mam nadzieję. I jeżeli jemu uda się to dzieło no, rozliczenia PiS-u, prowadzenia gospodarki na tory rozwojowe, no i to rozliczenie właśnie z taką no, jasną, pogodną, ale bezlitosną twarzą, no to będzie jego wielki, ogromny życiowy sukces. Największy po prostu. No ja po prostu jestem, no tak jak powiedziałem, jestem pełen absolutnego uznania dla niego. On jakby odbudował na nowo swoją charyzmę i myślę, że za tym się kryje też pewne przemiany jego, przemiany, które no, będą owocowały też pozytywnie w tym procesie
odbudowy i rekonstrukcji naszej demokracji. Zanim zaczęliśmy rozmowę, to powiedział pan, że wokół pan siebie czuje pan i słyszy głos. Zresztą się jeszcze musi coś za chwilę coś zdarzyć, że za gładko to idzie, że jakiś numer na pewno wywinął. No tak, jeden z moich kolegów nawet dzisiaj mi to powiedział, że jest właśnie pełen takich Czego zmiennych się uczuć, boi? radości, jednak niepokoju, że nie wiadomo, co oni jeszcze mogą zrobić, czym mogą jeszcze zaszkodzić. No być może to jest takie trochę irracjonalne z powodu Czy tego, wielki co psuj doświadczyliśmy. myśli pan, że wielki psuj narodowy jeszcze coś Tak, wykombinuje? no bardzo możliwe, że to wykombinuje, ponieważ teraz on działa. No, różne rzeczy słyszałem na temat Kaczyńskiego. Ja myślę, że Kaczyński jest Ale wypełniony w tej pozytywne chwili wszystkie, nie? nie właśnie negatywne opisy, ale takie jakby powiedziałbym, no takie polubowne. Tymczasem ja sądzę, że on jest po prostu w tej chwili opętany nienawiścią. Nienawiść nie jest irracjonalna. Nienawiść jest pełna Do podstępu Tuska, do do Niemiec, do wszystkich. wyborców, do... Podejrzewam, że nawet do wyborców, prawda? Którzy go zawiedli i jednak nie zostanie według wszelkich danych na niebie i na ziemi, zwłaszcza, że powinien też stanąć do tej rozliczeń swojego działalności w ciągu ostatnich 8 lat, że nie zostanie jednak tym wodzem Emerytowany narodowym. zbawca, raczej przed sądem stanie narodowym, nie? Raczej tak niż tutaj jako bohater z flagą przed Panem Bogiem. Jest pan optymistą? No, pod pewnymi warunkami, ale szczerze mówiąc, raczej jestem optymistycznie nastawiony. Czy tak powiem, przeświadkowaliśmy narodowemu cudowi w tym roku? No, ja myślę, że w pewnym sensie tak. Ten rodzaj aktywizacji obywatelskiej, ludzi, którzy, no już, ja wiem, że już tak banalnie gadać znowu o tych kolejkach Nie, a do tych wierzył pan w to? wyborów, ale Wierzał pan? jednak. Oni doskonale wiedzieli, że już są wyniki wstępne, że właściwie Już przynajmniej wiedzieli, na kogo tak, głosować. ale oni przynajmniej wiedzieli, że oni chcą dać, że oni chcą, a może przybędzie 0,5% głosów, prawda? Może procent, ale oni chcą zaznaczyć swoją wolę. I to jest coś, czego, co mi się niesłychanie Czy to jest cud podoba. na miarę 80., No, 89. czasami roku to się tak w takiej porównuje. skali W historycznej, jakby pan jakimś to. sensie jest pewne podobieństwo, bo ja miałem takie wrażenie ostatnio, że właściwie żyję w Polsce tak, jakby to było po tym stanie wojennym, prawda? Polsce niszczonej, Polsce bezczelnie działającej władzy, która po prostu robi co chce po prostu, która już nawet Będę bronił obyczaje tamtej, się że komuniści aż tak nie z... kradli. No, oczywiście, że nie kradli, w ten sposób w każdym razie nie kradli, w tak bezczelny, w tak jawny sposób, tak do własnych kieszeń po prostu, prawda? No, nie, no, po prostu Paskudne. chciałem użyć niewłaściwego słowa na kulturalnej wypowiedzi, To, prawda? jeżeli tak powiem, pod choinkę, czego by pan życzył Polakom, wszystkim nam? Ja bym życzył Polakom pod choinkę, żeby już był nowy rząd. Czy cierpliwości? Żeby już był nowy rząd, żeby jednak ten manekin na fotelu prezydenta zachował się przynajmniej na tyle godnie, żeby spełnił swoją obietnicę zaprzysiężenia tego rządu 13 grudnia, też swoja spoista data, i żeby właśnie Donald Tusk ze swoimi ludźmi mógł być na tym posiedzeniu europejskim. Od tego będzie zależało tak naprawdę, będzie zależał nasz los w bardzo dużym stopniu. Los poszczególnych nas. Serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję.